Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na drugi odcinek magazynu pierwszej ligi futsalu. Masa bramek, przetasowania w tabeli, tak więc sprawdźmy, co działo się na polskich parkietach. Magazyn rozpoczynamy starciem AZS UG Gdańsk z Mrówką UKS Orlik Musiną, a ja oddaję głos Dawidowi Głodkowi. Kuzio, Kreft i mamy! 15 minuta, 9 sekunda. Wizną zaczął liczyć Mateusz Usiecki. Chciał zostawić tą piłkę, zagrać troszeczkę na czas, jednak bezskutecznie. I mamy bramkę. Świetne uderzenie Macieja Urtnowskiego. Mateusz Osiński, Adrian Formela, Maciej Urtnowski. Albo próbują znaleźć lukę gdańszczanie. Próbują. I mamy bramkę, Mateusz Osiński. Uderzeniem od słupka. Rozegrali to gdańszczanie. Sporo ruchu. Gdańszczan pokazał przywilej sędzia. I mamy kontrę, Kreft, Sidor, Kevin Sidor. Świetna kontra gdańszczan. Urtnowski. Świetnie to zrobił Maciej Urtnowski. Do końca sam. Formela do Wardowskiego. I gol. 5-0. W 29 minucie. Cały czas wysoko atakują i to przynosi skutek. Michał Sadowski wywalczył out. Dawid Lewczuk. Mikołaj Kreft. Kevin Sidor. Lewczuk. I gol. Formela, Wardowski został z przodu Kolomyjczuk, mają przewagę gdańszczanie. Już wrócił do szeregów obronnych. Urtnowski, Formela, Adrian Formela. 16 minuta. Ustawia to grający trener Tomasz Gajewski, podpowiada, ale piłka wychodzi na aut. Szybko próbuje wznowić Formela, ale zdążył wrócić do bramki Dominik Kryskowiak. Formela i mamy bramkę samobójczą. 8-0. Wardowski, Osiński. Formela, Osiński, mamy bramkę. Piękna akcja gdańszczan. Karol Majchrzak, Kevin Sidor, Mikołaj Kreft i gol! Michał Sadowski, 10-0. Wznowienie i zakończenie. Tak jest, koniec tego spotkania. Pewne zwycięstwo gdańszczan, choć na początku nie zapowiadało się na to. Wydaje się, że po prostu musimy grać z meczu na mecz my coraz lepiej, a tego ja najbardziej bym chciał, żeby mój zespół po prostu bardzo dobrze grał. Tak? Jeżeli będzie tak naprawdę, tak jak dzisiaj, zero na koncie z tyłu i dużo z przodu, to będziemy się cieszyć z każdym meczem i z każdymi punktami. Cel jest jeden, wiesz, inaczej. My w każdym meczu chcemy zdobyć 3 punkty. Zobaczymy, jak gdzieś sytuacja się rozwinie. Mamy dopiero drugą kolejkę, nie ma tu o czym mówić. Zobaczymy, jak będzie po pierwszej rundzie. Jeżeli będziemy w pierwszej rundzie bardzo wysoko, no to będziemy myśleć. Póki starczyło siły w pierwszej połowie, to mieliśmy właśnie z czego bronić. Później w drugiej połowie niestety już nie mieliśmy tych sił i No i zabrakło tego krycia, dobrego przesuwania i rywal jednak pokazał doświadczenie i niestety dużo tych bramek nam strzelił. Na hali w Grębocinie doszło do derbowego starcia Toruńskiej Akademii Futsalu z Futsalem Świecie. Mamy pierwszą połowę tego spotkania i dwie fantastyczne interwencje Michała Zapały. Od początku tego spotkania to goście nadawali rytm wydarzeniom boiskowym. W tej sytuacji bardzo bliskie zdobycie bramki był Karol Czyszek. Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis, a to już druga połowa tego spotkania. Przy piłce Mateusz Anuszewski, potężny strzał lewą nogą i to gospodarze wychodzą na prowadzenie. Na odpowiedź drużyny prowadzonej przez Marcina Mikołajewicza nie musieliśmy długo czekać. Piłkę na lewej stronie przyjmuje Karol Czyszek, schodzi do środka i strzałem w samo okienko doprowadza do wyrównania.
Kolejna akcja, rzut wolny dla drużyny gospodarzy. Kraśniewski wstrzeliwuje piłkę w pole karne. Dużo zamieszania pod bramką drużyny gości. Jeszcze próba Krystiana Kraśniewskiego, ale jego strzał jest zablokowany. W drugiej połowie oglądaliśmy zdecydowanie bardziej otwarte spotkanie. W tej sytuacji Michał Zapoła wygrywa pojedynek 1-1 z zawodnikiem rywali. Ostatnie słowo należało jednak do drużyny gości. Mamy 39 minutę, interwencja golkipera drużyny gospodarzy, ale mamy jeszcze dobitkę Piotra Kaczkowskiego, który ustala wynik tego spotkania. Futsal Świecie wywodzi 3 punkty z bardzo trudnego terenu. No niestety przegraliśmy, ale myślę, że byliśmy stroną dominującą w tym meczu. No, parę razy daliśmy się nadziać na kontrę, która skończyła się bramką na minutę do końca. Niestety przegraliśmy ten mecz, ale ogólnie z meczu jestem bardzo zadowolony chłopaków, bo zostawili naprawdę kawał serducha dzisiaj i no, tylko indywidualne błędy sprawiły to, że przegrywamy ten mecz. Bardziej się skupiliśmy te przede wszystkim na defensywie obydwie zespoły, a później wpadła ta pierwsza u nas, strzeliśmy na 1-0. No to wiadomo, że Świecie musiało się otworzyć, zaryzykowali, od razu pierwszą akcję praktycznie nam oddali bramkę na 1-1, a później znowu piłkarskie szachy tak naprawdę były, ale już takie otwarte, że tak to powiem. Cieszę się bardzo z tych 3 punktów, bo po pierwszej połowie powiedziałem swojemu zespołowi, że mamy dużo sytuacji, jesteśmy uważam zespołem lepszym i żeby byli cierpliwi i zrealizowali to na parkiecie. Udało się strzelić w końcówce bramkę i myślę, że w pełni zasłużenie wywodzimy stąd 3 punkty. Wiemy, że każde mecze wyjazdowe na pewno będą ciężkie, tu żadna drużyna nam się nie położy. Tym bardziej, że tutaj derbowe spotkanie, z chłopakami się znamy, każdy gra na przysłowiowej żyle. Ale no myślę, że z takim uporem maniaka dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę. Waliliśmy trochę głową w mur, straciliśmy bramkę, ale zdołaliśmy się szybko obudzić i wejść na właściwe tory z powrotem i otworzyć ten mecz i jednocześnie zakończyć. LZS Dragon Bojano podejmowało na własnym parkiecie Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu. To spotkanie śmiało można uznać za definicję strzeleckiej kanonady. Mamy 3 minutę. Piłkę otrzymuje Paweł Piór i takim oto strzałem otwiera wynik spotkania. W 9 minucie mieliśmy odpowiedź drużyny gości. Podopiecznie Wojciecha Pięty w ataku pozycyjnym. Jak na razie mamy spokojną wymianę podań, zagranie na prawą stronę boiska. Dawid Łapiegrowski przy piłce. Łapiegrowski zagrywa na lewą stronę boiska. Świetna wymiana podań i Krzysztof Witkowski doprowadza do wyrównania. Pięć minut później gospodarze mają bardzo duże problemy, aby wyjść z piłką z własnej połowy. Futsalówkę przyjmuje Dawid Łapiegrowski, zagrywa do Sergio Monteiro, który wyprowadza przyjezdnych na prowadzenie. W 17 minucie Michał Chorbacz otrzymuje piłkę z rzutu wolnego i świetnym strzałem po ziemi doprowadza do wyrównania. Na tablicy wyników 2-2 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza część tego spotkania. A to już 21 minuta, Władysław Tkaczenko, świetne uderzenie i drużyna z Leborka ponownie na prowadzeniu. Kilkadziesiąt sekund później mieliśmy kolejne trafienie. Zagranie do Mateusza Cymana, który źle opanował futsalówkę. Piłkę przyjmuje Luis Peralta, świetny rajd, uderzenie lewą nogą i Lęborczanie prowadzą już 2 bramkami. Goście cały czas starali się grać wysokim pressingiem. Mamy podanie do bramkarza, który źle przyjmuje futsalówkę i dużo chaosu pod polem karnym drużyny gospodarzy. Dominik Depta również zagrywa niecelnie. Piłkę przyjmuje Krzysztof Witkowski i zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Na tablicy wyników 2-5. Festiwal strzelecki przyjezdnych trwał. Zagranie futsalówki na lewą stronę boiska, próba wstrzelania piłki w pole karne, ale jest przyjęcie. Kolejny kontratak drużyny z Lęborka, świetne podanie do Sergio Monteiro, który wygrywa pojedynek sam na sam i podwyższa prowadzenie gości. W 27 minucie w końcu to gospodarze doszli do głosu. Mamy zagranie piłki w pole karne, troszkę przypadku i Oskar Bochm zdobywa bramkę na 3-6. Jednak w 31 minucie po raz kolejny to podopieczni Wojciecha Pięty trafili do siatki. Mamy dobrą interwencję golkipera drużyny gości, zagranie do Sergio Monteiro. Sergio Monteiro znalazł tym podanie Piotra Łapiegowskiego, który w taki oto sposób zdobywa 7 bramkę dla drużyny z Lęborka. Ponownie do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. Mamy 31 minutę na tablicy. Zagranie w kierunku Dominika Depty. Depta przyjmuje futsalówkę. Odgrywa do Mateusza Cymana. Cyman ponownie do Dominika Depty. I gospodarze niwelują stratę.
Zaledwie kilkadziesiąt sekund później po raz kolejny to gospodarze trafili do siatki. W taki oto sposób Dragon Bojano rozgrywa piłkę z rzutu wolnego. Zejście na prawą nogę, zagranie piłki w pole karne i Dominik Depta zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Na tablicy wyników 33 minuta i to gospodarze cały czas w natarciu. Podobnie przy piłce Dominik Depta. Dominik Depta, świetne podanie do Mateusza Cymana. Cyman odgrywa do Depty, a ten kompletuje hat-tricka w ciągu 2 minut i Dragon Bojano traci już tylko jedną bramkę do swoich rywali. Goście, widząc, że drużyna Bojano z minuty na minutę rosła, chcieli utemperować zapędy rywali. Tutaj złe wznowienie golkipera drużyny gospodarzy. Montej rozegrywa do Andrii Jeliszewa, który bez problemu trafia do siatki i Lemberg prowadzi 8-6. Na tablicy wyników 36 minuta. Strzał na bramkę z rzutu wolnego, ale jest zablokowany. Kontratak drużyny gości. Świetne przyjęcie piłki, kontrola nad futsalówką, podanie w pole karne i Piotr Łapigrowski zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Na tablicy wyników 6-9. Leborczanie byli w tym spotkaniu bezlitośni i wykorzystywali każdy błąd rywala. Tutaj mamy zagranie piłki na prawą stronę boiska i próba takiego efektownego zagrania piłki w pole karne. To podanie jednak było zablokowane. Jeszcze Piotr Łapigrowski zagrywa do Władysława Tkaczenki. Tkaczenko zaskoczył rywala tym strzałem w bliższy róg i zdobywa 10. bramkę dla Lęborka. To jeszcze nie był koniec. Tym razem przy piłce gospodarze, ale jest strata piłki w środkowej części boiska. Sergio Monteiro zagrywa do Dawida Łapigrowskiego. Ten wychodzi sam na sam i na raty pokonuje golkipera drużyny gospodarzy, ustalając wynik tego spotkania. Po szalonym spotkaniu w Bojano, Lęborg wygrywa 11-6. Wemet Kamienica Królewska po falstarcie w pierwszej kolejce szukała punktów w starciu na własnym parkiecie z Bonito Helios Białystok. Mamy pierwszą minutę tego spotkania i gospodarze odbierają piłkę na połowie przeciwnika. Podanie do Marcina Choszcza. Marcin Choszcz, uderzenie bardzo mocne, piłka od słupka wpada do siatki i gospodarze prowadzą 1-0. 4 minuty później drużyna gości ma aut na własnej połowie, ale jest strata piłki przed własnym polem karnym, błąd w wyprowadzeniu futsalówki i Błażej Wenta podwyższa prowadzenia miejscowych. A to już 10. minuta, przy piłce gospodarze Marcin Choszcz. Marcin Choszcz w indywidualnej akcji, ależ miał miejsca z lewej strony boiska, strzał lewą nogą, Wemet Kamienica Królewska prowadzi 3-0. Zaledwie minuty później mieliśmy kolejną bramkę dla gospodarzy. Ponownie przyjęcie piłki na połowie przeciwnika, zagranie do Szymona Marszałkowskiego, jeszcze kapitalna klepka, no i właśnie Szymon Marszałkowski podwyższa prowadzenie gospodarzy. A to już 17. minuta tego spotkania, kapitalnie rozegrany rzut rożny i Jurij Kidanow podwyższa prowadzenie gospodarzy. Na tablicy wyników 5-0. Zaledwie minuty później mamy kolejne przejęcie piłki. Pusta bramka, dogranie piłki w pole karne i Jakub Kazior zdobywa bramkę na 6-0. Na parkiecie zaczęło pachnieć pogromem. A to już druga część tego spotkania. 23. minuta. Strzał na bramkę i mamy pierwsze trafienie dla drużyny gości. Autorem gola Filip Dojlida. A to już 36 minuty i mamy przedłużony rzut karny. Oczywiście wiemy, że z zasady przedłużony rzut karny można wykonać albo z 11 metra, albo z miejsca, gdzie zawodnik był faulowany. I w tym przypadku Sebastian Hinca zdobywa bramkę numer 7 dla Wemetu. A tutaj już z kolejnego przedłużonego karnego ponownie Hinca zdobywa bramkę numer 8 dla drużyny gospodarzy. Wynik spotkania w 39 minucie ustalił Filip Dojlida świetnym, soczystym uderzeniem z pierwszej piłki. Wemet Futsal Klub Kamienica Królewska pewnie pokonuje Bonito Helios Białystok. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Drugą połowę trochę gorzej zaczęliśmy niż pierwszą, ale na szczęście później się odbudowaliśmy i zaczęliśmy znowu dobrze grać. Można powiedzieć, że przyjechaliśmy wczoraj, a wyszło na to, że nie dojechaliśmy na ten mecz. Może bardziej niż fizycznie i piłkarsko, to psychicznie, bo ten początek był taki dla nas bardzo ciężki. Mieliśmy sytuację na 1-1, nie strzeliliśmy, później weszła druga, trzecia, czwarta i można powiedzieć, przy tak doświadczonym zespole nie można grać tak na wariackich papierach.
przenosimy się na południe, gdzie na początek czeka nas starcie FC Sile za Boks Siemianowice Śląskie, Luksiona AZS UMCS Lublin. Na to spotkanie oddaję głos Sławomirowi Pękale i Damianowi Wojtasowi. Spróbujemy streścić miejsca, tak Sławek wspomniał, obie drużyny niestety nie zdobyły punktów, ale i 1-0! Szybka kontra drużyny przyjezdnych i mamy 1-0. Wróci do domu. O, już mieliśmy okazję właśnie, próbkę możliwości Daniela Wojtyny, ale tak jak wspomniałeś, na razie bramkarz Lublina mówił, że to będzie tak naprawdę nie faul, tylko przerwa techniczna, żądanie sędziego, ale sytuacja! A mniej tej chłodnej głowy, ale... Jest! Brawo, Robert! Zamiast... Ale znowu gubią się, aj 2-1! Piątek Kiszpański! No to jednym słowem, nic, tylko grać, strzelać bramek, oby jak najwięcej. Kolejna sytuacja! Tak jest! Daniel Wojtyna 3-1! Dla akademicy tak naprawdę teraz troszkę w rozsypce i kapitan. Moment gry drużyna z akademików wykona. Ajajaj! Kolejna sytuacja, w której akademicy pokazują, że... Tak jest i myślę, że Marcin Cuber też troszkę rozwarł ten pierwszy szereg obronny i akademicy po raz drugi, korzystając z tej samej broni na parkiecie. Liczę, że młodzież teraz kapitalnie Daniel Wojtyna. Mac Kramet, mamy bramkę! Mamy bramkę, tak jest. Tak jest, brawo Max, brawo Daniel. Mamy 4-2. Tą czwórkę do... jako jedną grupę. Kapitalna piłka z Patryka Puzio. Patryka Puzio, Adrian Stachański, poprzeczka. Ajajaj, poprzeczka ratuje. 10 przyjmiemy, ale chodzi o to, że... Ajajaj! Robson, Robert Gładczak! Do meczu spokojnie, wydaje się, że teraz... piękna piłka, teraz Marcina Cubera, Kamil Kmiecik! Tak jest. Całuzla. El Matador, Kamil Kmiecik! Miejmy nadzieję, że... Ale znowu piękna piłka! Patryk Puzio kapitalny, tak jest. Patryk Puzio kapitalnym wyjściem. No miejmy... jest to, że jest w kapitalny zwód. Teraz zwód. Ajajaj! Robert! Ajajajajaj, szkoda, Damian. 6-3, mamy 26 minutę, 14 minut do końca. Cofanie bramkarza i taki wariant rozegrania. Czy to Kamil Kmiecik? Tak jest, i nie powiem. Indywidualnie Kamil Kmiecik! Ale Stachański nie ma, znowu bramkarz Parzuszek. A tu płasówka. Tak jest, brawo Patryk! Patryk Buziok! Robert, Marcin Cuber. Ależ piłka, ależ świetnie! Kapitanie Patryk Buzio! To jest Inter... Mam nadzieję, że... Oj! 5-2 na niekorzyść Siemianowic. Ajajaj, kolejna! Dobrze. Cele trenerów. Przejęcie Daniela Wojtyny kontra Daniel Uderz. Tak jest! Żartobliwie słupek od słupka i jest bramka. Oj, teraz znowu błąd Patryka. Ale teraz mamy nawet... Ajajajajaj, szkoda Patryk, szkoda. Jeszcze tli się nadzieja, można powiedzieć, w sercach drużyny z Lublina, bo to tak naprawdę wynik jakichś tam indywidualnych błędów, ale na pewno nie jednemu Urbom. Myślę, że na jednej drużynie Urbom punkty, szczególnie na własnym parkiecie. Wygraliśmy 7-4 wysoko, naszczelaliśmy bramek, no ale te cztery bramki stracone, no to musimy nad tą obroną popracować i to tak solidnie. Mamy tydzień. Do następnego meczu na Zielonej Górze, bo to nie wiadomo, co nas tam spotka, bo Beniaminek. Więc no, będziemy się przygotowywać, żeby tam pojechać i wygrać, zdobyć 3 punkty. Trzeba zacząć od tego, że kompletnie nie ułożył nam się mecz. Gdzieś nieźle zaczęliśmy, ale potem no, beznadziejne błędy przy najprostszych sytuacjach, gdzie trzeba tam wybić piłkę albo jej nie stracić. Gwiazda Ruda Śląska podejmowała na własnym parkiecie Eurobus Przemyśl. Tutaj natomiast oddaję głos Kamilowi Węgrzykowi. Gra do przodu tutaj na piwota Mateusza Vanata, o którym przed meczem dużo mówił trener gospodarzy. O, w tym momencie interwencja bramkarza poza polem karnym. Mamy czerwoną kartkę. Yeah!
Piłkę przejęli goście. I mamy 2-0. A bramkę zdobywa oznaczony numerem 44 Chrychor Izanko. Myślę, warto tutaj pochwalić drużynę gości za to, że mają dwóch różnorodnych bramkarzy. I mamy bramkę. Goście mają 3 faule na swoim koncie, a gospodarze 2. Przypominam, że 6 faul to jest przedłużony rzut karny. I mamy bramkę. Walka Dynka z Wielgoszem. 40 sekund do końca. Jak wiemy, jednak w futsalu czas jest zatrzymywany i te 40 sekund czasami może trwać nawet 5 minut. Rudnicki po podaniu Arkadiusza Gila wbija piłkę do bramki. Mamy 3-2. Przy piłce Piasecki. Zobaczymy, jak rozegrałem ten stały fragment gry. Piasecki mocno do środka, do Skrzypińskiego, jednak zablokowany w tej sytuacji. Kontra gości i bramka 4-2 dla ekipy Eurobusu Przemyśl. Na listę strzelców wpisuje się oznaczony 7 Arkadiusz Wielgosz. Bogdzewicz do Pleszaka, Pleszak szuka kogoś, by on tylko odegrać, zagrywa na lewo do Małka. Małek uderza, jednak świetnie broni. Jeden z zawodników, ale to już przeszłość. Bo trzecią bramkę dla Gwiazd Rudośląska zdobywa oznaczony numerem 90 Robert Pleszak. Wana zagrywa słupek, piłka odbija się jednak prosto pod nogi oznaczonego numerem 6 Arkadiusza Gila. Świerczyński do Dynka. Dynek próbował mocno uderzać, zablokowany. Pleszak, kolejny raz Dynek. I Dynek popisuje się świetnym strzałem. Blisko prawego słupka bramki. Bramkarz w tej sytuacji bez najmniejszych szans. Z autu Piasecki. Piasecki do Grzybowskiego. Grzybowski do Powały. Powała, wysoka piłka. Zagrana i mamy remis. 5-5. Tym razem do bramki trafia oznaczony numerem 4 Jakub Grzybowski. Powała do Piaseckiego. Grzybowski świetnie się zastawia. Powała uderza. 6-5. Co w ostatnich minutach robi Gwiazda, to jest po prostu piękno tego sportu. Brawo! Brawo Gwiazda, brawo młody Kuba Powała. Rudnicki w prawo i Gwiazda wygrywa to spotkanie 6-5. Niezwykle emocjonujące spotkanie. AZS UEK Kraków podejmował na własnym parkiecie KS Sosnice Gliwice. Mamy 8 minutę tego spotkania przy piłce gospodarze. Próba zagrania piłki po linii, ale Stanisław Krawiec jest trafiony w rękę. No i po zaledwie 9 minutach gry Sośnica Gliwice ma już na koncie 6 przewinienie i będziemy mieli pierwszą okazję z przedłużonego rzutu karnego dla drużyny gospodarzy. Do piłki podchodzi Jakub Ptak. Jakub Ptak kontra Jacek Śmieja, strzał na bramkę i gospodarze wychodzą na prowadzenie. Minutę później mieliśmy kolejną bramkę dla gospodarzy. Krawiec traci futsalówkę na własnej połowie. Mateusz Mroczka wychodzi sam na sam. Dużo przypadku. Jeszcze raz Mateusz Mroczka trafia do siatki. I AZS UEK prowadzi 2-0. Spotkanie cały czas przebiegało na pograniczu faulu. Mamy 11 minutę i AZS UEK popełnia 6 przewinienie, co będzie skutkowało przedłużonym rzutem karnym dla Sośnicy Gliwice. Do piłki podchodzi Tomasz Szczurek. Tomasz Szczurek pokonuje golkipera rywali. Bardzo pewne uderzenie. I Sośnica Gliwice łapie kontakt. Druga połowa należała do drużyny gości. Mamy 23 minutę. Zagranie futsalówki w pole karne. Piłka niefortunnie odbita od Rafała Witaszyka. Wpada do siatki. I na tablicy wyników mamy 2-2. W 26 minucie Konrad Podobiński odbiera piłkę.
znajduje w środku boiska Michała Tkacza, który bardzo mocno po ziemi umieszcza piłkę w siatce i wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. Nikt tego spotkania już się nie zmienił. Sośnica Gliwice wywozi 3 punkty z bardzo trudnego terenu. Wydaje mi się, że tak jak w pierwszym meczu zaczęliśmy właśnie bardzo dobrze, tak jak pan powiedział. No ale gdzieś ta koncentracja uciekła, tak jak w pierwszym meczu, tak jak w drugim też prowadzimy mecz i tak naprawdę nie jesteśmy gorszą drużyną, a wydaje mi się, że właśnie to jest kwestia tej koncentracji jakby i gdy posiadamy wynik właśnie korzystny, no to gdzieś tam pilnować tego wyniku. No, najwyraźniej nie, drugi raz nie potrafiliśmy utrzymać w spokoju tego wyniku i wypuszczamy zwycięstwo czy chociaż jeden punkt. Rok temu Sośnica Gliwice przegrała i 9-3 i chyba bodajże 8-5 u siebie na hali, dlatego wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka i tym bardziej wiedzieliśmy, że tutaj musimy takimi trochę cechami wolnicjonalnymi wygrać ten mecz. Wiadomo, że po drugiej stronie grają też koledzy, z którymi się na co dzień widzimy, gdzieś tam graliśmy też, widywaliśmy się w klubach. Boisko jest boiskiem, poza boiskiem to są już inne sprawy. Trochę było nerwowo, wiadomo, ale każdy gra, myślę, o 3 punkty i o zwycięstwo. Hejro Rzeszów w ramach drugiej kolejki podejmowało na własnym parkiecie Górnik Polkowice. Bardzo trudne zadanie przed podopiecznymi Piotra Górniewicza. Mamy 6 minutę. Dawid Biały zagrywa do Radosława Karpińskiego. Radosław Karpiński, potężne uderzenie, zaskoczył golkipera rywali i Górnik Polkowice wychodzi na prowadzenie. Rezultatem 0-1 zakończyła się pierwsza część tego spotkania, a to już druga połowa, konkretnie 21 minuta. Mamy przejęcie piłki przez drużynę gości i będzie szansa dla podopiecznych Grzegorza Nowaka na przeprowadzenie ataku pozycyjnego. Dawid Biały, świetne zagranie na prawą stronę boiska, podanie do Pawła Wyżgi, ten nie ma problemów z umieszczeniem piłki w siatce i goście prowadzą już 2 bramkami. A to już 27 minuta tego spotkania. Jest przejęcie piłki, z kontratakiem ruszają goście. Paweł Wyżga jest w tej sytuacji faulowany przez zawodnika rywali. Łukasz Noga za to przewinienie otrzymuje 2 żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. I teraz zobaczymy, czy drużyna gości będzie potrafiła wykorzystać okres, gdy w przewadze. Radosław Karpiński zagrywa do Dawida Białego. Dawid Biały odgrywa do Karpińskiego, a ten znowu świetnym strzałem pod poprzeczkę zdobywa swoją 2 bramkę w tym spotkaniu. W 32 minucie gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Mamy zagranie piłkę w środkową część boiska, świetne podanie w pole karne, jest gol na 3-1, a strzelcem bramki Michał Karnas. Zaledwie minutę później mamy kolejną akcję miejscowych. Uderzenie na bramkę, dobra interwencja golkipera gości, ale jest dobitka i Łukasz Krawczyk zdobywa bramkę kontaktową. W 34 minucie drużyna gości popadła w konsternację. Mamy kolejny atak miejscowych, kapitalne uderzenie. I Mateusz Prokop doprowadza do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do Spadkowicza z futsal Ekstraklasy. Mamy 37 minutę, zagranie do Pawła Wyżgi. Paweł Wyżga znalazł Dawida Białego, a ten świetnym uderzeniem w dalszy róg ponownie wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. Wynik spotkania ustalił kapitan zespołu z Polkowic. Paweł Wyżga przejął piłkę na własnej połowie i wykorzystał fakt, że drużyna Hejro Rzeszów grała z lotnym bramkarzem i ustalił wynik tego spotkania. Górnik Polkowice po niełatwym starciu pokonuje Hejro Rzeszów 5-3. Z przebiegu meczu uważam, że jakbyśmy grali remis, myślę, że bylibyśmy zadowoleni, przeciwnicy myślę, że też, ale no, szacun dla chłopaków, dla mojego zespołu, że z 3-0 zrobiliśmy 3-3 i mieliśmy sytuację, żeby ten wynik podwyższyć. GKS Futsal Tychy podejmował na własnym parkiecie Akademiku z Zielonej Góry, dla których było to pierwsze spotkanie w obecnej kampanii. Zapraszam na skrót z komentarzem Mariusza Niemczewskiego i Jarosława Zabraniaka. Z dystansu uderza niepewnie Dudek. Kontra gości, świetny powrót Krzyżowskiego, bardzo dobrze spowolnił akcję gości. Jeszcze tutaj trzeba uważać. Okazja i niestety goście obejmują prowadzenie z numerem 10 Michał Bartnicki w 8 minucie meczu. Otwiera wynik spotkania. 2015, kiedy to w pierwszej lidze w barwach Kuprum Polkowice zdobył aż 35 goli. Uwaga i znowu Michał Bartnicki zadaje 2 cios w przeciągu 27 sekund. No a tak, ta frustracja, o której wspominaliśmy w pierwszej części spotkania, na pewno z każdą upływającą minutą będzie narastać, a to powoduje, że do naszej gry może wkradać się nerwowość, niedokładność. No tak jak właśnie przed momentem oglądaliśmy niedokładne zagranie Piotra Pytla, szybki wyrzut sam na sam.
3-0. Łukasz Hanc zadaje nam trzeci cios, ale jaką robotę wykonał tutaj Maciej Dudek, który przytomnie uruchomił swojego kolegi. Pierwszej bramki, która doda nam pewności, ale też wiadomo, że jak bramkarz puszcza takie trafienie, no to potem już te interwencje wcale nie są aż tak pewne jak do tej pory. Po ziemi Krzyżowskiej piłkę przejmują przeciwnicy, znowu szybka kontra, znowu stoją przed okazją. 4-0. No punktują naszych zawodników dzisiaj zielonogórzanie, niestety. Kosowskiego, ale dobrze w defensywie rywale. Wspomniałeś o tym na początku pierwszej połowy, jak dużą wartość dla drużyny ma dobry bramkarz. No i w końcu nie, no to jest nieprawdopodobne. Zrobił wszystko najlepiej, jak mógł zrobić Dawid Pasierbek, ale po raz kolejny Maciej Dudek w sukurs. Przyszedł jeszcze słupek. No i naprawdę, no nie chce ta piłka wpaść. Zaczarowana jest ta bramka dzisiaj drużyny gości. Kolejna bomba i wsadził to! W końcu się udało, 27 minut, 11 sekund. Czekaliśmy na premierowe trafienie naszego zespołu. Teraz nie miał już nic do powiedzenia Maciej Dudek. No i mamy to, mamy w końcu to upragnione pierwsze trafienie. No i czekamy, panowie, żeby... Wysoko, wysoko musimy teraz podejść, zmuszać do błędów naszych rywali. Uwaga, Paweł Mura dobrze to wyczekał, długi wyrzut. Może teraz zrób coś dobrego z tej akcji. Jest Słonina. Do środka, jest bramka, 2-0! Kto miał to zrobić jak nie on? Michał Słonina świetnie podeszwą podprowadził sobie piłkę, nie, no, do środka, uderzył płasko i nie dał najmniejszych szans. Znowu gramy w pięciu, teraz już musimy to przyspieszyć, tu już nie możemy sobie klepać w nieskończoność, tu trzeba już szukać akcji bramkowych, bo mamy dwie bramki do odrobienia, nie jedną, próbuje Słonina, broni, ależ pompa, ale to wsadził! Mateusz Kosowski, jest 4-3! Świetnie! Minuta 10 sekund! Mówiliśmy, że będą emocje i mamy te emocje! No musimy teraz, panowie, całą drużyną zaatakować! Spójrzmy jeszcze na komplet wyników w grupie północnej oraz tabelę. Po dwóch kolejkach tylko Lęborg i Gniezno mają komplet punktów. Tak się natomiast prezentuje komplet wyników w grupie południowej oraz tabela. Tutaj również zostały dwa zespoły z kompletem zwycięstw, a są to Sosnica Gliwice i Górnik Polkowice.